przygranicznym Radymnie niedaleko Przemyśla mieszkańcy zorganizowali w garażu swoje własne centrum logistyczne, koordynują w nim pomoc dla Ukrainy. Ich główny cel to dostarczenie żywności do tych miast, w których ludziom zaczyna brakować podstawowych produktów. Całością zawiaduje Bartłomiej Madejowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Bąk. Tam są wojska rosyjskie, tam są zdewastowane sklepy, okradzione, kobiety nie mają środków pierwszej pomocy, dzieci nie mają jedzenia. My organizujemy spedycję. W tej chwili jest zabierana, kolega załatwił tira leków we Włoszech. W tej chwili jest ileś telefonów, a gość do mnie dzwoni. Słuchaj, bo ja chciałbym wózek dziecięcy podać, nie? No nie mamy na to już czasu. Patrz. Chwilę rozmawiamy. Po 200 telefonów dziennie. Mieszkańcy założyli na Facebooku grupę Radymno Pomoc dla Ukrainy i to tam proszą wszystkich chętnych o zgłaszanie tego, co mogą ofiarować.